Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Robert Ruchała, który wystąpi na gali KSW 75 w walce wieczoru. Tak, to ten człowiek przed nami. Mamy chyba nie było na ważeniu, a mi do tej pory dudni w uszach, powiem ci tak. Czyli ludzie z Nowego Sącza potrafią ryknąć. Grole, nie? Słuchaj, no zobaczcie, co będzie jutro, nie? Bęben jest przygotowany u mnie w domu, zaraz tam wjeżdżam, testujemy go. Kurczę, no... Widzieliście, co się działo. Niektórych nie wpuścili tutaj już na aule, bo było za dużo, albo było za głośno, albo po prostu nie było już miejsca. Petarda, szczerze, Nowy Sącz, moje miasto, walka wieczoru. Dobrze ci się śpi w nocy? Przed tą walką u siebie? Nie miałem problemu ze spaniem. Wiesz co, ja normalnie jakby... A jak sąsiedzi będą spać, jak ten bęben testujecie? Nie będą. Sąsiedzi nie będą spać. Po co mają spać? Niech wiedzą. Niech wiedzą, że się szykuje coś grubego. Słuchajcie, no nie mogłem sobie tego wymarzyć, tak? Nowy Sącz, walka wieczoru, kurczę, no... Mi się wydaje, że wszystkie gwiazdy na niebie tak po prostu wypadało, że ta walka wypadła, że gala jest w końcu w Nowym Sączu, no i ja jestem w walce wieczoru. Wiesz, jak to mówią, bębenek jest też, ale jest też balonik. Ten balonik jest nadmuchiwany, ale zastanawiam się, wiesz, bo kij ma dwa końce, też kolejne takie powiedzonko. Czy da się gdzieś tą presję z boku zostawić? Co ty czujesz na 24 godziny przed pojedynkiem? Ale jaką presję? Przede wszystkim, jaką presję? Ja naprawdę, ja nie mam presji, ja nie mam czegoś takiego, że kurde, moje miasto, moje kibice, kurczę, co to będzie, nie wiem. Wielu sportowców mówi, że się najgorzej u siebie walczy. Nie wiem, szczerze, to wszystko zależy tutaj. To zależy tak naprawdę, to jest 100% sukcesu. Jeżeli sobie powiesz w głowie, kurde, u mnie w mieście będą wszyscy, no to będzie lipa, nie? A ja sobie ustawiam tak, że będzie zajebiście. Dodatkowo, słuchajcie, co mogę jeszcze powiedzieć? Miałem test w Łodzi, przyjechało 150 osób. Jak ryknęli? No to po prostu ładunek emocjonalny wszedł i każde ryknięcie, każde przebicie piony po prostu uniosło mnie do tego, żeby w tej klatce wyszedł Robert z 200% jeszcze jakby nad takiego poweru. Czy to jest walka, która ma być dla ciebie przepustką do tej ekstraklasy w wadze piórkowej, bo mieliśmy, mam wrażenie, taką kategorię dwóch prędkości. Młode wilki i już te najedzone koty, tak bym to określił. najedzone koty. Tak, sztosy, kabanosy. No słuchajcie, no jestem pierwszym chyba zawodnikiem, który będzie się mierzył właśnie z tym pokoleniem starszym wilkiem, że tak powiem. No i zobaczymy, no nie, jak to pójdzie. Ja naprawdę jestem przygotowany na 100%. Jeździłem po Polsce, rozwijałem się, sparowałem z różnymi osobami, z Mateuszem Gawrotem, z Borysem Mańkowskim. Jakby... Kurczę, no i mentalnie, i fizycznie jest naprawdę petarda i no nie obawiam się niczego, jestem przygotowany na każdy scenariusz, naprawdę, na wszystko, na całe MMA. Robert, widzimy twój luz mentalny, powiedz, jaki luz ma Szkara do siebie, czy u niego też jest tak, jakby to wszystko, że on się cieszy, że jego to niesie, czy on się troszkę stresuje, bo u niego to jest debiut, też pierwszy raz przed publicznością tak dużą tutaj u siebie w Sączu. Jak to wygląda w jego główce, tej, co pokazywałeś? A kto to jest Szkarat? To jest wspólnika. Nie, no oczywiście. Kawę jakby... robi czasami. Tak, kawę mi robi, kawę mocy. Słuchajcie, jak Szkarat zaparzy kawę rano, to lecimy na zapasy z taką mocą, że... Słuchajcie, jak my wjeżdżamy na salę, to już wszyscy wiedzą, co się będzie działo. Śmieję się, ale no co, Szkarat... Ciekawy jestem, jak to wszystko będzie u niego, bo wiesz, na ten moment jest zajebiście, nie? Jest super, jesteśmy podjarani tym, że gala jest w Sączu i to KSW, że są ludzie i kibicują i wiesz, i wspierają nas. Zobaczymy, no ja naprawdę mentalnie tutaj jestem w stanie wszystko znieść. Ostatnie godziny, plan na tę ostatnią dobę. Spędzam teraz czas ze znajomymi, idę się wychillować na spokojnie, nie myśleć o walce, tylko pogadać sobie, oglądać coś, wiesz, zjeść przede wszystkim, zjeść, naładować się jeszcze. No i jutro wjeżdżamy, no co mam powiedzieć, wjeżdżamy z buta, wychodzę z domu, walę kopa normalnie na drzwi, wchodzę tam na amfiteatr, ubieram te rękawice i lecę. Byłeś kiedyś w tym amfiteatrze już? W sumie to nie, ale robiliśmy z moim koleżką zdjęcia obok do takiej sesji. No fajnie to wygląda, nie? Ja tak pozwolę sobie spersonalizowane pytanie, powiedzmy, zadać, ale no akurat jesteś ten sam rocznik co ja, więc jak ja sobie myślę, że w takim wieku wchodzisz w swoim mieście do main eventu gali KSW, to masz czasami takie uczucie, że nie do końca dowierzasz, w którym miejscu jesteś?
No, miałem tak na początku, jak się dowiedziałem, że to, że walka wieczoru może przenieść się na moją walkę. No i mówię, i wiesz, przede wszystkim wchodzę do domu, mówię, ty słuchaj, może być tak, że walka wieczoru będzie twoja. Wtedy tak zbielałem, mówię, ty, no co, poważnie? Wiesz, dreszczyk, no nie, wszędzie mówi, ja pierdzielę, ty, ale jaja, nie? No i mówię, ty, no zobaczymy, nie? I potem się okazało, że jednak to jest prawda i mówię, tak, normalnie strzał, mówi, no niemożliwe, nie? Gdzie piąta walka i to już walka wieczoru, więc kurczę, no spełnienie marzeń, naprawdę, wiesz, dostałem takiego kopa, że wiesz, no że lecę z tym, wiesz, motywacja jest ogromna i co tu dużo mówić, no pokażę to jutro w klatce. Czyli tylko na plus. Tylko na plus. Jutrzejsza walka to jest tylko przystanek w drodze do pasu mistrzowskiego. Ile ci jeszcze brakuje? Czy zasłużyłeś na niego? Czy zasłużyłem na niego? No, jeżeli wygram jutrzejszą walkę i będę miał rekord 5-0, no to prawdopodobnie mogę dostać już jakąś szansę o pas. No, nie? Zobaczymy, jak przede wszystkim KSW na co zareaguje, jakie będą ich plany, ale jeżeli będzie taka propozycja, no to ja będę gotowy. A co jeszcze byś poprawił u siebie? Co jeszcze bym poprawił u siebie? Fryzurę. Ja reklamuję ten pojedynek jako starcie pokoleń. Ten człowiek nad twoją głową z tą groźną miną, a tanio skóry nie sprzeda. Nie ma co do tego wątpliwości. Jak ty byś Damiana Stasiaka scharakteryzował jako zawodnika MMA? Twardy zawodnik, doświadczony, wiesz, bardzo dużo treningu, stażu treningowego, zawody, czy to karate. No kurczę, no po prostu stary wyjadacz, jakby wiesz, gość wie wszystko praktycznie o MMA, był też w UFC. Prawdziwy test dla mnie, ale słuchajcie, ja sobie to tak ułożyłem w głowie, że naprawdę, no nie boję się do niego wyjść, no nie? Jestem pewny swoich umiejętności i niech mi dadzą działać. A czy to jest najtrudniejszy test w twojej karierze? Tak jakbyś przeanalizował wszystkie pojedynki, wszystkie wywiady po ceremonii ważenia, to jakie myśli tobie towarzyszą teraz? Czy faktycznie Damian Stasiak to jest ten high level z tych wszystkich rywali? No tak, tak. Znaczy, przede wszystkim każda walka jest wyzwaniem, tak? Po Bajano wiedziałem, że czeka mnie kolejna przeprawa i to będzie zawodnik z top 5, więc no, tam nie brakuje gości, którzy są naprawdę na wysokim poziomie i ja się spodziewałem, czy to będzie Stasiak, czy jest Kijew, czy Daniel Rutkowski, czy może, no wiadomo, nie Parnas, ale ktoś z top 5, więc jakby jak chcąc się spinać o pas, muszę walczyć z takimi zawodnikami, no i kurczę, no jeżeli już jestem w top 5 i mam w tym momencie piątą walkę zawodową, no to kurczę, no to trzeba już, znaczy nie piątą, a ósmą? Ósmą. No, teraz będzie ósma. No trzeba się szykować, tak? Jestem w KSW, myślę, że jakby umiejętnościowo nie odbiegam od nich i kurczę, no i chcę się pokazywać, no nie? Chcę dawać dobre walki i lecieć potem pas po moje kolejne marzenia. No to powiedz, ten matchmaking w waszej kategorii wagowej to naprawdę można uprawiać w nieskończoność na tej samej gali, chociażby mamy zestawienie Adama Soldajewa z Aleksandrem Poliszczukiem. Damian Stasiak powiedział, że może wygrany z waszej walki zmierz się z Dawidem Śmiałowskim. Czy ty jakoś wybiegasz w przód, czy na razie zostajesz tylko przy Damianie Stasiaku? Nie, ja to na ten moment zostaję przy Damianie Stasiaku. No ale jeżeli bym wygrał i miałbym rekord 5-0, no to chciałbym już jednak iść do góry, nie? A z tej walki Adam Soldajew czy Poliszczuk? Kto wygra? Jak stawiasz? Myślę, że Adam Soldajew, knockout. Może nie pierwsza runda, a trzecia gdzieś pod koniec. Dziękujemy i życzymy udanego testowania bębna dzisiaj. No i udanej walki oczywiście. No, dziękuję bardzo. Powodzenia dla sąsiadów. I powodzenia dla sąsiadów. Życzymy... No kurczę, będzie ogień, sama mam mówić po prostu. Jutro ubieram rękawice i lecimy, no. Pozdro, kibicujcie, będzie jazda.